Kurwa, nie ta scena. O, ta, dobra. Elo, to ja. Co robimy? W kom gramy sobie, bo jest rok 2K20, a ja mam postanowienia. I będziemy grać. Jest 3 stycznia, godzina 9:55. Ja sobie, kurwa, gram w tą grę. Jakie mam postanowienie? Ej, właśnie, patrzyłem przed chwilą, bo są te miecze na 50, na 120 i tak dalej. W końcu to się nawet upgrade'uje do 240 do legendy chyba i tam też się chyba bonus jak tam wybiera. Wiecie, o czym mówię? Na komie jest zupełnie inaczej i jest taka broń. I mieliśmy na początku na 50 level, ją chyba dostaliśmy tam insta, czy tam zrobiliśmy jakiegoś questa, nie pamiętam. Znaczy, to leżało praktycznie na ziemi, ludzie to za 1 € chyba sprzedawali. I można to zupgradeować, bo mamy crafting w tym kom. I tutaj na przykład do NPC-ów się nie chodzi, tylko właśnie to robimy. I ja mogę tam recepturę, kupiłem już recepturę, możemy ją poznać dopiero na 120 poziomie, więc tak jakby nie patrzeć, to będzie idealnie na miłośników. Więc bo to będzie idealne na miłość. No dobra. No kurwa! Ej, czy to nie ja przypadkiem się wkurwiałem kiedyś i opowiadałem, że tak. Tak było. Że jakby mi się na Berufie na przykład coś takiego trafiło, żebym kurwa trafił na te jebane wyspy wraków. I ja pamiętam, że aha, dobra, ja pamiętam, to ja w klawiaturę napierdalałem, bo się wkurwiłem, bo chyba 4 razy pod rząd trafiłem. I się chyba 4 razy wyjebałem, bo ale w ogóle tu jest śmiesznie, patrzcie, mamy ten szkielecik 128 jak z wyspy wraków, a te mają 90 levele. Kiedyś to one wszystkie miały 130, dobra. Chuj w dupę, chyba przejdziemy, tak? Tak mi się wydaje. Normalnie na makrodicie dajemy rady, jesteśmy wojownikiem, także nie ma problemu. Ten krew oddałem dzisiaj, także dlatego sobie wziąłem. Ja się śmieję, że urlop youtuberski wziąłem. I dlatego siedzę w domu. A jakbyście pomyśleli, że ja spożywam alkohol, także wam od razu powiem, że o dobra, tutaj zasłonimy i patrzcie, to jest 0%, także ja mam postanowienie, że ja nie spożywam alkoholu do 8 lutego. Ho, wyjebałem się, bo były dwa szkielety. Także 10 minut czekania, pozdrawiam. Jak znowu wrócę na Wyspę Wraków, to się wkurwię. Dobra, nie wiem, może bluzkę zmienię, bo ta mi się nie podoba. Jakąś taką, wiecie, fajną założymy. To ja. Tak, przebrałem się, kurwa, żeby, wiecie, jakieś tam logo sobie zapierdolić, żebyście zobaczyli, jak przepierdalam pieniądze, kurwa, z internetów. Spodziewam się. Czemu kurwa zawsze tak musi być w tej grze? Jeszcze nie mam żadnych zwojów trzeźwienia. Nie mogę trzeźwieć nawet. A mi wkurwia ta gra. To ja. Wiecie, to jest najgorsze, że tak samo jak ja trafię na Wyspę Wraków, to się kończy zabójstwem mnie, jak i w sumie jakby był sztorm. Wow! Jestem w szoku. Jestem serio w szoku. Dobra. Ej, spodziewałem się szczerze, że znowu mnie wypierdoli, że mi się nie uda, że czekajcie, to się nagrywa. Nagrywa się wszystko. Dobra. Super! Mogę sobie po pół godziny wreszcie ponagrywać. Bo tak jak ogólnie, zawsze mam jakieś powiedzmy tam światy na. Nie chcę tego. Jak mam jakieś tam, wiecie, światy, jak nie wiem, Tarchuna, Unia. Berufs, to już w ogóle to jest najlepsze. I mam te zwoje trzeźwienia. No na Berufsie to ci się w chuj przyda ten zwój trzeźwienia. W ogóle czy ty będziesz miał chęci, żeby nadrabiać ten level, ale dobra, nieważne. A czy to wiecie. Okej, to się może i przyda. Znaczy ogólnie talizmany na Berufsie. Dobra, bo się plączę. Znaczy wiecie, jak questowo umieracie czy coś. To jeszcze się przyda. Ale dobra. I wiecie, tam gdzie nie padacie, to nie macie tego. Znaczy macie to. A tutaj na przykład jak padam co chwilę, powiedzmy nawet na tą wyspę wraków, żeby się. Znaczy nie na wyspę wraków, tylko na. Na Bagradit, żeby się dostać.
No to nie mam tego i czekam 10 minut. Talizman mam na 120 poziom i dobra, i na 113 też mam z bacy. Paradoksalnie na tym Bargodem Kop nie gra dużo osób, a ja uważam, że jest to świat, który jest naprawdę godny uwagi. Ej, tu nie ma nawet tej wiedźmy. Jest dużo różnic, tak jak na przykład z tych dziewiczych orlic i tak dalej. Prawdopodobnie nie ma tyle przedmiotów, które zostały dodane później w normalnym Bargodem, także będzie tutaj troszeczkę inaczej, ale wydaje mi się, że to będzie dosyć interesujące. I tak. Wbijmy sobie ten 120 poziom, pogadam, pogram z wami i tak dalej, wbiję ten 120 poziom. I właśnie staniemy sobie na tych miłkach, ewentualnie można wbić jeszcze wyższy level, w ogóle muszę zobaczyć jakie elity drugie jeszcze tu są. Gorzej jest trochę właśnie z kupnem przedmiotów, z reguły jak już są te przedmioty, to one nie są też drogie. Był chyba legendarny hełmik na 110 level, on nie jest z jakiegoś eventu i był za 600M. Tylko mój problem jest taki, że 600M nie posiadam. No dobra, no tak jak mówiłem, na 113 zakładamy sobie przedmioty i tak dalej. Ej, w ogóle, powiem wam tak. Był u mnie w mieście, tam wiecie, z jakiegoś tam zajebanego tygodnika siedleckiego, był konkurs na tam najładniejszego kotka, pieska czy tam inne zwierzątko. I tam było 360 zgłoszeń, co nie? I ten konkurs polegał na tym, że wiecie, dajecie zdjęcia swojego tam pupila wiecie, tam po miesiącu są tam zdjęcia, tam było 360 osób chętnych, które tam wsadziło zdjęcia, powiedzmy, jakichś tam zwierzątek. Świnki, pieski nawet były. Znaczy, no, że pieski to normalne, tak, ale świnki, ktoś tam krowę wpierdolił. No i było tam 360, no głównie koty, psy, no nie ma co się oszukiwać, tak? Tylko wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ten konkurs nie polegał na tym, że nie wiem, głosy były za darmo, ni chuja. Tam głosy były takie, że płaciłeś SMS, tam złoty 23 chyba, dokładnie, za SMS i były to głosy na poszczególnego kandydata. Pierwszy kandydat wygrał z liczbą głosów 360. Reszta tam 150 i tak dalej. Ponoć był typ, który sobie właśnie, wziąłem tam wysłał za 500 kurwa SMS-y i w ten sposób wygrał. Jak dla mnie to jest zjebane bardzo. A nagroda to jest tam chyba 700 zł plus. Właśnie, czy to się opłaca? Ile on miał? Mówiłem. 350, tak? Razy 1,23. To mu się opłacało nawet, bo nagroda to jest 700 zł. Jakieś tam, wiecie, dyplomy, niedyplomy. Więc w sumie to się opłacało wysyłać nawet samemu SMS-y. Śmiesznie. Dobra, wiecie co moja mama zrobiła? Wrzuciła tam zdjęcie kota, ładny kot i tak dalej. I było 57 głosów za moim kotem, zajął 6. miejsce i on będzie na kalendarzu. Także mogę wam ten kalendarz pokazać tam jak ten. I moja mama mówi, jaki piękny kot, jaki gwiazdor i tak dalej. Najśmieszniejsze jest to, że ona na te 57 głosów to wysłała 30 sama. A reszta to jest, że namawiała kogoś. Jak dla mnie to takie trochę śmieszne, że ten konkurs działa w ten sposób, że musisz płacić za to wszystko i wiecie, ktoś wyśle sobie ileś tam SMS-ów i wygrał. Ale nawet z ekonomicznego punktu widzenia, to jak ktoś tam wysłał 350 i złoty 23 za SMS, a będzie 700 złotych nagrody plus jakieś tam inne rzeczy, ale to chyba też nie będzie, że dadzą wam 700, tylko dadzą to wam bon jakiś do zoologicznego za 700 i możecie sobie Whiskasa nakupić albo jakichś biurków kokosowych. Dobra, mój kot wygrał tam trzecie miejsce, szóste miejsce zajął. Tyle. Co wam mogę ciekawego powiedzieć? Nie wiem, jestem nudnym człowiekiem i w moim życiu się kurwa nie dzieje za dużo. Nie no, coś tam się dzieje, ale to też nie są sprawy, o których może bym wam chciał opowiadać. Ja może też mam tajemnicę przed wami. No jakby nie patrzeć, to ja tu rozmawiam względem całego internetu. Znaczy chodzi mi o to, że każda osoba, która mogłaby odpalić ten film, to może sobie go odpalić i po prostu posłuchać, o czym ja gadam, a ja niekoniecznie chciałbym też rozmawiać na jakieś rzeczy, których nie chciałbym, żeby ktoś usłyszał po prostu i tyle. Dlatego opowiadam sobie o kotkach. Zajebiście. No właśnie.
Można by było wbić ten poziom, tylko wiecie, co jest najcięższe w tym wszystkim? Że trzeba go wbić, a mi się nie chce go kurwa wbijać. Nie wiem, muszę sobie załatwić jakiegoś zastępcę, co będzie mi za żubra dziennie expił i będę go wykorzystywał. Tylko jakiegoś, który mi nie opierdoli konta. A właśnie. Mamy rok 2020. Dostałem ostatnio prezent na swoją rocznicę Margonem. Wiecie? Moje konto w grze jest od lat jebanych 10. To wam chyba opowiadałem już wcześniej. 10 lat gram w tą grę. Masakra. Nie wiem, nawet nie pamiętam, na jakim świecie odebrałem tą nagrodę. Ale na jakimś odebrałem. W wolnych chwilach, tak jak mówiłem, biję sobie tego śmierdziela 2-4-0. Zdobyłem z niego nic. I wątpię, żeby coś się zmieniło. Chętnie bym dołączył na tym Margonem konto jakiegoś klanu, bo miałbym profity właśnie idące z... No po prostu z tego, że jestem w klanie, to są mocne te profity. Na 113 myślę, że będę ubijał całe Magradit. Bo jak na razie to jeszcze na tych magach i tak dalej mam prawo się wyjebać. Jak na przykład prawdopodobnie teraz. Nie? Okej, to na tych elitkach. Tam są elitki jeszcze. O ile to nie były elitki. No wiecie, te zielone. Tak jak patrzę ogólnie, no to trochę osób mnie ogląda, znaczy trochę osób. Dla mnie to fajne jest w ogóle, że ktokolwiek lubi sobie odpalić moje materiały, posłuchać. Czytam wszystkie komentarze i jestem bardzo z tego zadowolony i jeśli macie zawsze jakieś sugestie co do mnie, to ja bardzo chętnie wysłucham, co macie do powiedzenia i bardzo chętnie zrespektuję to wszystko, bo mam, ogólnie mam postanowienie, o to mówiłem, mam jakieś tam postanowienia, żeby bardziej produktywnie spędzać czas w bieżącym roku. A uważam, że nawet takie głupie nagrywanie na YouTube'a jest trochę produktywne, bo przynajmniej ja mogę sobie pogadać i tak dalej. Jest to, powiedzmy, jakieś tam hobby, tak? Ja od już jakiegoś czasu lubię to po prostu robić. I chciałbym kontynuować cały czas swój kanał na YouTubie. To tylko właśnie chodzi o motywację i to wszystko. Ale tak ogólnie to czuję bardzo dużą satysfakcję z tego wszystkiego, a jeszcze większą satysfakcję czuję z tego wszystkiego, jeśli ktoś właśnie powie jakieś miłe słowo, czy komuś się po prostu to podoba. I ktoś jakoś nie zmarnował tego czasu, tak? Ostatnio mam taką myśl, żeby sobie właśnie... Znaczy ja ogólnie, tak jak mówiłem, mam drugi kanał na YouTubie i aktualnie gram we wszystkie GTA, tylko ja w te GTA nie gram w sposób chronologiczny, jakby zaczynając od trójki przez Vice City, San Andreas, czwórkę i piątkę, tylko grałem teraz w czwórkę, przeszedłem ją dzisiaj, a zaraz będę sobie w San Andreas grał i po prostu wiecie, to jest taki casual play, że po prostu sobie zagram, nagram to na drugim kanale, żeby też tutaj nie zaśmiecać, bo to są dwa stricte inne kanały i po prostu sobie siedzę, gadam i przechodzę to dla siebie, a przy okazji publikuję to w internet i mam tam wrzuconych 600 filmów, naprawdę, z wszelakich gier, ale jeśli ja się tam nie skupiam praktycznie, że nie, no opowiadam oczywiście coś, ale nie skupiam się jakoś znacząco na tym gameplayu, tak jak uważam, że skupiam się tutaj. No i tak jak mówię, jak macie jakieś sugestie i tak dalej, jakieś ciekawe, co mógłbym zrobić, czy coś odpierdolić. Znaczy nie, ja już nie odpierdalam, jestem spokojnym chłopakiem. Ej, ogólnie byli tam ludzie, co mi pisali, że jestem głupi. To też nie do końca jest taka prawda. Znaczy... Bo chodzi o to, że ja robię taką otoczkę czasem debila z siebie, ale to jest takie pierwsze rozpoznanie. Znaczy, no, robię takie wrażenie, okej, i ja mam w to wyjebane, jeśli ktoś tak powie i tak dalej, to spoko. Tylko znam też ludzi, którzy na przykład widzą, że okej, ja się wygłupiam i tak dalej, i wiedzą, że to jest wygłupianie, a w głębi serca i tak dalej nie znają osoby. I czasem można się po prostu też miło zaskoczyć. Nie, ja robię taką otoczkę, ale ja lubię się czasem po prostu powygłupiać. Ale też lubię czasem porozmawiać poważnie na jakieś tematy i chętnie. Na przykład, nie wiem, piję sobie zeróweczkę, tak? Ja czuję naprawdę taki luz, kiedy nagrywam na YouTubie. Tutaj to mogę opowiadać o czymkolwiek chcę. Komuś tam się to spodoba i jest fajnie, tak? To jest taka, nie wiem, jakby powiedzieć, moja strefa komfortu. A czy ja jestem głupim człowiekiem? Ciężko oceniać ogólnie samego siebie, tak?
Nie wydaje mi się. Znam bardzo dużo głupich ludzi. O, to tak jak na przykład o mnie gadają ogólnie, że ja dużo piję. Niekoniecznie tak jest. Z reguły jest tak, że ja piję jak już alkohol, to raz na tydzień i tak dalej. Teraz ogólnie mam postanowienie, żeby tego alkoholu w ogóle nie spożywać, bo uważam, że w związku z alkoholem traci się bardzo dużo czasu. Już nawet nie chodzi o samopicie i tak dalej. Znaczy, z jednej strony też, bo jednak ten czas możecie spożytkować inaczej, ale chodzi też na następny dzień, kiedy macie kaca i tak dalej. O, to mogę wam na przykład o swoim Sylwestrze opowiedzieć. Tam zaczęliśmy, ogólnie byliśmy w czwórkę, ja nie chciałem robić masowo, u mnie tutaj tam ten. Pośmialiśmy się i tak dalej. Byliśmy w czwórkę, trzy osoby piły, wypiliśmy. Kupiliśmy 3 litry na 3 osoby, wypiliśmy litra. I tyle. Spokojnie, wszystko. Dom nie ucierpiał. Jedyne co się stało, to kot zbił kieliszek. Tyle, spokojnie. Każdy na następny dzień płacze ogólnie, że ma kaca i tak dalej, a ja spokojnie. Więc nie mówię, że alkohol jest czymś złym, ale można sobie powiedzmy, no kurwa, czemu ja tak zrobiłem? Czemu ja nie wziąłem turowej i tak dalej? Czemu ja się wyjebałem? Nie chce mi się. Dobra, przejdźmy sobie może na inną grę, czyli na ten. Dobra, założenie jest takie, żeby. To się będzie nagrywać normalnie? Powinno. Tak, nagrywa się wszystko w porządku. Dobra, założenie jest takie, żeby sobie po prostu pograć na tym komi. Ja to zrobię, ale nie mam sensu, żeby wam to pokazywać. Ja tutaj też nie mam bardzo co robić, bo kurwa, moje konto jest bidne w tej jebanej grze. I pogramy sobie. Nie wiem. No a na tym Deimosie miałem grać zajebanym. Tylko tak, wy mi pisaliście, że ten świat jest kurwa tak przeludniony, że to jest świat wypierdol złotówki. I ja nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Zielonego pojęcia nie mam, co mam robić. No ale ten 120 bym wbił chętnie. Bo wiecie, nawet w pracy mogę sobie po prostu tego miłka pobić i tak dalej. I na komie akurat byłoby fajnie. Tylko właśnie nie chce mi się tą grę. Nie chcę, znaczy nie chce mi się ekspić. Ale trzeba. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy. No jeżeli live'a zrobimy, też nie jest głupią opcją, żeby live'a odjebać. Pośmiejemy się, popłaczemy, cokolwiek tam porobimy. A ja alkoholizuję się piwem zerówką. Co tutaj jest? Bo na tym komie ogólnie łatwo się można wkręcić do jakiegoś klanu i tak dalej, potem sobie bijecie jakiegoś renegata czy innego arcymaga, mistrza ognia. I jest wtedy spoko, tak? Na Temberów się w sumie też można. No ale właśnie chodzi o to, że ja się znowu wypierdolę i się znowu wkurwię na tą grę. Też nie mam jakichś wysokich leveli. No i o to chodzi. O to chodzi, o to chodzi właśnie. Mam 50, jakbym miał ten 98. Ja się też przez przypadek chyba wywaliłem. Chyba na czaszce. Chyba, no coś takie. Ej, patrzcie, zmienili w ogóle ten miecz. Teraz jest półtora ręka z tego. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Jest brutal. I jest ten Deimos. Na brutalu to co? Siedzę sobie, witam. Na Tarchunie to tam pierdolę, to już jest tak przeludnione. Deimos. Nie, na Nowym Świecie nie będziemy grać, ale na tym komie by było fajnie. Tak jak mówię. O, na tym to też mnie wypierdalają. Co chwilę chodzę sobie ogólnie do tego. Zobaczmy w ogóle ceny przedmiotów na tym świecie. A, tam sprawdzałem aukcję na tym. Dobra, 113 trzeba tam wpierdolić. 60 do, nie wiem, 8,8, tak? No to ceny są wyjebane. Ceny są wyjebane dosyć. Kurwa, patrzcie, jak oni się cenią. Kij złego przewodnika, 130 milionów. Dwa 200. Masakra. Nie podoba mi się ten świat. Bardzo mi się nie podoba. 200 milionów. Pojebało was.
Z gwiazdki. 25 minut. Ale dobra, ja nie potrzebuję tego. Dobra, tak jak mówię. Wkręcimy się do jakiegoś. Ej, właśnie, jeśli ktoś z moich widzów, miłych, dobrych, gra sobie na margonem.com, a wiem, że takie osoby są, i możecie mi coś doradzić odnośnie margonem.com, to ja bardzo chętnie chciałbym, żebyście mi coś doradzili odnośnie margonem.com. I byłoby fajnie. A teraz ja wstaję zaraz i idę expić, żeby wbić ten level, żeby pomyśleć dalej. W międzyczasie sobie coś tam ponagrywam i tak dalej. Dobra, nie ma co. Elo.